No właśnie, Arkona na dobry początek. Jeśli chodzi o osarium, to poświęcimy je w dużej mierze Dantemu. Później przeniesiemy się w Karkonosze, ale nie będę zdradzał wszystkich niespodzianek. W każdym razie w zeszłym tygodniu przypomniałem definicję tradycji, która była cokolwiek śmieszna i co jest najciekawsze, że niewiele różni się od tej naukowej. Chodziło mi o definicję muzyki ludowej, tradycyjnej, takiej, która ma nieznanego autora. I otóż, któż w stanie podochodzenia nie ryczał pieśni Czerwony Pas? Myślę, że temat powszechnie znany. W opracowaniach pieśni ludowych zazwyczaj figuruje jako pieśń żołnierska. No i właśnie tymczasem natrafiłem na ten wątek w śpiewogrze bodajże Zabłockiego. To jest wiek XVIII, Karpaccy górale. Gdyby ktoś miał pod ręką to właśnie dziełko, to może od razu sprawdzić, bo jest tam pieśń w wersji Czerwony płaszcz i chyba Pod płaszczem broń. Tak to było. No i pozostaje kwestią wprawdzie otwartą, czy Zabłocki włączył do swojego utworu pieśń powszechną, czy też sam ją stworzył, ale niebezpieczeństwo wykluczenia z rodziny ludowej nad pieśnią jednak zawisło. I otóż pomyślałem sobie, że to w ogóle fajny trop, tradycja w filmie i nie trzeba było długo szukać, by wpaść na tradycję witania gości na lotnisku. Mówiłem kiedyś, że sam witałem i nawet przemówił do mnie Breżniew. Biorąc pod uwagę fakt, że ja mu odpowiadałem, mogę powiedzieć, że ucięliśmy sobie pogawędkę. No, ale nie miałem stroju ludowego, choć przyznam się, że efekt tej mojej pogawędki był bardzo podobny do tego na filmie. Czy nie mógł pan znaleźć innego chłopczyka? Jak mu pan powie, że dawno skończyliśmy z arystokratycznymi przesądami. Nawet za 1500 i będę się wygłupiał i upokarzał. A pan dopiero dał 500. Jak będziesz niegrzeczny, to ci utnę język. Przepraszam, książę. Ten chłopczyk ma kaca. No właśnie. Chłopczyk ma kacę, ja nie miałem, ale Breżniew i owszem, pracował mocno na swojego, bo zionął, no i te brwi. Podejrzewam, że mógłby być dla Witka Vargasa niebywałą inspiracją w jego opowieściach i malunkach. Hydrozagadka dla przypomnienia, a my dalej, zanim wyjdziemy do piekła, jeszcze pobrykajmy po stepach.